i wciągło mnie to i tą wiedzę zawsze pogłębiam i będę myślał, całe życie pogłębiam. No, w każdym zawodzie, żeby być dobrym, to trzeba tą wiedzę bez przerwy pogłębiać. Jestem samoukiem w tej dziedzinie i naprawdę to kupę godzin poświęcałem, żeby jakieś schody skonstruować. Jak pierwsze robiłem, to nie miałem w ogóle pojęcia o jakichś projektach i tak dalej. Trzeba jeden policzek dołożyć pod ścianą. Założyłem firmę w 90 roku. Pierw robiłem jakieś drobne prace stolarskie. Zaczynałem od wiertarki celmy, później jakąś przystawkę sobie kupiłem i tak z biegiem lat unowocześniałem zakład po prostu. Chyba po 2 latach działalności przyjąłem pierwszego pracownika i tak sukcesywnie co rok, dwa kształcę i przyjmuję, i absolwentów zostawiam. Jakieś obcych osoby przyjmuję, dużo z rodziny przyjąłem już, bo pracuje szwagier, kuzyn, żony. I tak firma się rozrastała. Zatrudniamy 10 osób, 2 uczni. No i jakoś tak po prostu jestem cały czas obok męża i staram mu się we wszystkim pomagać. Zajmuję się kadrami, magazynem. Właściwie, gdzie tylko jakaś pomoc, to ja staram się zawsze być koło niego. Żona mnie wspiera w pracy, powiedzmy, załatwia mi różne materiały, jeździ za tym i to niekiedy daleko trzeba jeździć. Po 100 km w jedną stronę. Skąd? Sobota. Sobota. Na którą godzinę cię mogę umówić? Jaka jest wysokość naprawdę osiągniemy tutaj do przejścia? 1,92 m i 4 mm. I 4 mm. To tyle wystarczająco. A proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Gdybym ja w przyszłości chciał poręcz sobie zainstalować, no ta poręcz, którą myśmy wymyślili tutaj na ścianie, miałaby wrócić do strony tutaj, jest taka możliwość zainstalowania zawsze? No tak, no nie jest to jakiś kwestia, problem. Ja te schody trochę węższe zrobię z tego względu, że właśnie kiedyś tym poręczem szło włożyć. Nie? Dokładnie o to chodzi mi. Bo te dokładnie. Stare były za szerokie po prostu i tam by już się nie dało nic włożyć, bo wtedy by się ręką nie przeszło, nie? Dobra. Pierwsze schody, no na pewno to nie były takie, nie poszliściłbym się tak jak dzisiaj. A tak za schody się wziąłem, dlatego że przegrałem jedną sprawę w sądzie z klientem i wtedy się zawziąłem. I powiedziałem, że będę robił perfekcyjne schody. No i od tego czasu myślę, że je robię. No, co roku są lepsze, o czym świadczą nasze nagrody na różnych targach. No to za jakieś 2-3 minutki tam powinien być głos. Dobra. No dobra, fajnie. No na razie. Nigdy nie kończę roboty, jak ta robota mi się nie podoba. Jeśli zauważam, że coś mi nie pasuje, przerabiam to po prostu. Albo mówię klientowi, że zrobię mu to lepiej. Wychodzę z takiego założenia, jak jakieś schody zrobię, czy wyrób, to muszę ja być z tego zadowolony, nie? Tak samo jak ten klient. To jak pasuje? Najlepiej się czuję w stolarku, powiem, lepiej niż w biurze. I dużo czasu przebywam właśnie na zakładzie, z ludźmi, na montażach. Chcę to wszystko widzieć, zawsze chcę wszędzie być. To jest moja pasja po prostu. Dla mnie rzemieślnik to jest bardzo wielkie słowo, bo to jest, jakby to powiedzieć, rzemieślnik to jest osoba, która naprawdę kocha swoją robotę i ją z sercem wykonuje. Jeśli ktoś kocha pracę, to i kocha ludzi. To jest takie moje motto. Po prostu ja tak uważam, mam takie powiedzenie. I myślę, że one tu akurat w mojej firmie jest tak praktykowane, że u nas to jest wszystko na zasadzie takiego koleżeństwa. I myślę, że tak w wszystkich firmach powinno być. W tej firmie pracował mój tata.
pracował tutaj 4 lata. Ja pracowałem tutaj wcześniej, to było 5 lat temu, później założyłem firmę. No, trochę tam ciągłem to, ale wiadomo, no kurde, tutaj jednak było lepiej troszkę, bo to u pana Hanuska, wszystkich znam tutaj naokoło. No i po 3 latach zrezygnowałem i przyszedłem z powrotem. Mój tata pana Hanuska bardzo szanował, bo był szefem super. No do mnie też jest super. Pracuję tutaj u pana Bernarda przez 3 lata. Dojeżdżam około 50 km z Będzina. Także dojazd zajmuje mi około 2,5 godziny. Ale w sumie jestem zadowolony i no, jakoś to próbuję zrekompensować sobie pracą. Pracuję tu już 12 rok. To jest firma rodzinna. Także tu nie jest człowiek anonimowy, tu każdy ma imię, nazwisko i wiadomo, że po prostu no, nie może być potraktowany jak przedmiot. Myślę, że w pracy to powinno być tak w rodzinie, że wszyscy pracujemy, wszyscy wynagrodzenia dostają, ubezpieczenia się płaci i tak dalej, ale życie jakieś towarzyskie też z pracownikami jest. Zacznego wszystkim. Dziękujemy. Jak tam było na imprezie, Damian? Fajnie. Do której się balowali? Do trzeciej. 2 razy w roku mamy takie imprezy zakładowe. Głównym patronem to jest Święty Józef i 19 marca to jest taka impreza cała zakładowa z rodzinami. Rozpoczęcie to jest mszą ranną, a później jedziemy wszyscy z rodzinami do lokalu i tam jest obiad, kawa. No i jest fajna atmosfera. A później jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia jest 2 impreza, rodzinna też. Lutownica, polutować, to i pod sufitem z dołu wyciągnąć. Te na dole? No to są te deska 6x2, gruba i tu musi do uciosa być cięta. Dla mnie najważniejsze jest moralność, uczciwość. Jeśli ja jestem uczciwy i to samo oczekuję od pracownika, że musi to działać w 2 strony. Biorę udział w takim projekcie właśnie, szansa na nowe życie. Mąż dostał taką propozycję, aby przyjmować ludzi, którzy odbyli kary więzienne. Na dzień dzisiejszy mamy 2 takich panów. No i widzę, że prostują swoją drogę. Przeważnie tacy ludzie, jak ktoś opuszczają zakłady karne, to mają trudności i potem wracają z powrotem do przestępstwa, nie? Jakby nie było, w tym roku będzie 2 lata, jak już jestem na wolności i jest to dla mnie bardzo długi okres, nie? A jeszcze teraz mam małe dziecko, to dopiero nie przychodzą żadne głupoty do głowy, nie? Na 3 miesiące dużo nie nauczy, ale jakiś podstaw się nauczy. No i myślę, w naszym gronie, jeśli ta osoba przebywa, to też jakieś doświadczenie bierze. Nie mam tutaj jakichś takich konfliktów z chłopakami czy coś. Nikt tak nie patrzy na mnie krzywo, że po prostu miałem taką, a nie inną przeszłość. Ja już powiedziałem, każdego traktuję tutaj równo. Jest to w pewnym sensie jakaś motywacja do dalszej zmiany swojego życia, nie? Dalszego działania, aby wszystko wyprostować i pozmieniać na lepsze. Wiara w moim życiu ma bardzo wielkie znaczenie. Po prostu mam nawet na moich folderkach Ora et Labora. Na ostatniej stronie to znaczy mój ciebie pracuj, bo dzień się zaczyna od modlitwy, powiedzmy, i się pracuje dla chwały. Nie tylko dla pieniądza, tak jak to przedstawiam. I że z tego też robimy różne rzeczy charytatywne. Panie Bernardzie, elegancko odnowiliście tą ambonę. No, ambona jest ładna, już gotowa. Ławki też już mamy gotowe. No właśnie. Kosztowało to bardzo dużo pracy, trudy. Ale parafiani nasi dużo pomogli, szlifowali te wszystkie wzory ręcznie. Ale jest też efekt, nie? Tak, efekt jest taki wielki. Zadowoleni są wszyscy. No i chwalą bardzo. Myślę, że następne roboty też będą przebiegały dobrze. Też tak myślę. To jest nasza parafia, nasz kościół i staramy się jak tylko możemy właśnie pomóc. U nas jest takie powiedzenie bez Boga ani do proga i zawsze to powtarzam,
w rodzinie. Wiadomo, że ile razy już też było ciężko było z pracą, ale jakoś zawsze ten święty Józef nam pomaga. No. Patrzcie, wszystko zmontowane masz. Super. To co, panowie, wypróbujemy schody? No to kto wchodzi pierwszy? No. Jestem dumna z tego, że mamy zakład, możemy przyjmować ludzi, możemy im dać pracę. No i chciałam, żeby po prostu dalej to trwało. Teraz młode właśnie pokolenie rośnie i zobaczymy. No, jedna córka jest studiuje nieruchomości, druga zarządzanie inżynierią. Projekty razem robimy. Myślę, że będzie w tym kierunku szła. Mogę powiedzieć, że jestem z tego szczęśliwa, co mamy. Chciałbym mieć pracę, żeby mnie zawsze było stać, dać te pensje godne moim pracownikom. Raz w roku gdzieś na jakiś urlop pojechać, więcej marzeń nie mam. Zakład stolarski Bernard Hanusek z Gliwic jest finalistą konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, zorganizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Telewizję Katowice.